wtedy pojawił się Wienio, tada! Witajcie! Raper, człowiek, który jest friganinem, no i człowiek, który ma parcie na szkło. To jak to jest z tym parciem na szkło? No jak to jest parcie na szkło? I parcie no schodzę, na schodzę po słoiki do piwnicy na ogórki i mam parcie na szkło, to jest proste. Potrzebuję dużo słoików, żeby zrobić, wiesz, różne specjały, nie? No ale wróćmy do tego friganizmu, bo no dobra, w poprzedniej właśnie, godzinie bo powiedział się, była że jestem... twoja wypowiedź, że właśnie chodzisz sobie o 5 rano tak. na Halę Mirowską. Nie, o 17. O 5 to by było za wcześnie. Ach, to o 17, jak kończą handel ludzie. Ale słuchajcie, to ja w sumie aspiruję do tego, bo zauważyłem, że mnóstwo jedzenia się marnuje. Tam ludzie po prostu na tym bazarze potrafią takimi zgarniać, takimi jak do śniegu, szuflami zgarniają na przykład kilogramy ziemniaków albo jakichś owoców, które spadły. Ostatnio mi się tak zdarzyło, że normalnie byłem o normalnej godzinie typu 16:30 i zaobserwowałem około kilogram ziemniaków pod stoiskiem pana. I się pytam, przepraszam, ile ten zrzucony ziemniaczek kosztuje? On mówi, panie, bierz pan. Czyli ziemniak ziemniakowi nierówny. No a można, można wyłapać kilogram. Bierze. Ale to jest tak, że ty wchodzisz na ten bazar, wchodzisz pod tą halę i oni już wiedzą, że to ty i że generalnie już siatki są specjalnie dla ciebie przygotowane. Słuchaj, no, na razie nie zaobserwowałem zjawiska z tej wspaniałej sceny filmu Poszukiwana. Pani Marysiu, mamy świeżą marchę. Pani Marysiu, mamy sery białe. Jeszcze tak nie jest. Wienio, mamy przechodzone ziemniaki. Tak, mamy ziemniaka zrzuconego, ale nie, jeszcze tak nie jest. Ale generalnie do tego stopnia jakby wiem, że należy się zachować w ten sposób. Albo przynieść prezenty dla tych ludzi i powiedzieć, że się będzie odbierało niejako cyklicznie, co jest naprawdę bardzo miłe, bo można przynieść im po płycie, można przynieść babciną jakąś tam nalewkę na przykład i powiedzieć do jakiegoś pana z dużym bazarem, że ja będę wszystko to odbierał od pana. Żeby się tylko nie zmarnowało. Bo mnie serduszko boli gastronomiczne moje, jak widzę, jak się dużo jedzenia marnuje. Bo friganizm ludzie... nie jest żebraniem, tylko nie tak jest. Naprawdę nie marnowanie jedzenia. To jest takie niemarnowanie się. No są tacy ekstremalni friganie, widziałem, że tam próbują z restauracji wyłuskiwać jakieś tam resztki, ale mnie to nie interesuje. Ja wolę jedzenie sam przetworzyć w domu, czyli mnie interesują głównie warzywa, które są, albo melon z wciśniętym paluszkiem na przykład. Dobra, mogę sobie no to odkroić tego melona. Co ostatnio z takiego pozyskanego jedzenia przygotowałeś w domu? Słuchajcie, od razu wam powiem. Bardzo łatwo, tam jest dużo pomidorów na przykład, które są delikatne i się psują. No to co robimy? Drylujemy, smażymy w piekarniku z solą, z oliwą, dokonujemy wspaniałego bulionu warzywnego, też można tam warzywa znaleźć na włoszczyznę, na luzangu, nie? Także smaży się te pomidory, miksuje się wspaniały z pieczonych pomidorów z pestkami dyni prażonymi, krem pomidorowy włoski. Mamma mia! Na luzangu dzisiaj gotujemy razem z Wieniem. A powiedz mi, czy ty nie masz takiego trochę, no wiesz, jesteś osobą publiczną, jesteś rozpoznawalny, nie masz poczucia obciachu trochę? Atakujesz mnie, dobrze. Nie mam pieniędzy, słuchajcie, jestem sknerą. Ci, co mnie znają, to wiedzą, że ja od dawna gotuję, a poza tym jakby w dobie dzisiejszej sytuacji, która panuje na rynku medialnym, czyli w zasadzie dla mnie telewizja to już tylko pomieszczenie z kamerami, a tak naprawdę każdy ma swoje własne prywatne media typu Facebook i Instagram, no to jak ci ludzie się mają do mnie, że mówią, że ja się sprzedałem, jak oni sobie robią zdjęcie z klatką swoją piersiową nadętą na siłowni lub pokazują swoje nowe buty. Ale ty już nawiązujesz do swojego programu kulinarnego, a Kasia pytała, czy nie masz przypału, gdy idziesz na ten bazar i bierzesz jakieś zużyte ziemniaki. Nie, to był atak w drugą stronę, przepraszam, nie. Ja mam, no nie, no bo moje serce odpowiada mi, słuchaj, chłopie, bierz, żeby się nie zmarnowało. Naprawdę, jakby marnacja to jest takie, ci, co mają gdzieś tam jakieś współczucie w sobie do ziemniaka, do warzyw, do różnych rzeczy na świecie, no to generalnie jakby korzystają z tego. Ja naprawdę widziałem na Bemowie, tak, jesteśmy z Bemowa, Karina, Oboje już wyprowadzeni, ale jest. Ja się tam urodziłam, przepraszam. No to Ausborn, przybijmy piątkę Bemowską. Jest, dobrze. Słuchajcie, ale na przykład jest taka sytuacja, że widziałem, że lekko na mikro tam potłuczone truskaweczki wyrzucali na przykład w takim bemowskim sklepie. No to kolejka naprawdę była facetów takich fioletowych, tych bejów, takich fajnych bamów. I oni wszyscy te truskaweczki taki, mieli taki fajny widok, bo to był taki piknik pod tym sklepem, że wszyscy mieli takie te łubianeczki i każdy i sobie tą truskaweczkę. Ja no takim zazdrościłem. U ciebie, Wienio, widzę, że Słowotok, a za chwilę będzie Ślinotok i tak pogadam o twoim programie. O truskaweczkach, o współczuciu do ziemniaka na luzangu. Na luzangu lecimy, nie? Razem z Wieniem gotujemy. Gotuje też Wienio w telewizji. No w ogóle afera. Raper, który gotuje w telewizji. Czy to nie jest obciach? Dziewczyny, w dobie mediów takich, wiesz, że każdy pokazuje budziki i swoją dziewczynę, i swoje skarpetki, i swoją opaleniznę. Ktoś komuś dał w mordę na Facebooku, pokazali taki filmik i to ma być obciach. Ja, wiecie, dostałem telefon 10 miesięcy temu od Dominika,
z telewizji, Kanal Plus, który powiedział: Piotrek, czytałem o tobie w gazecie, że gotujesz. Przyjdź i wymyśl dla mnie program, nie? Ja mówię: słuchaj, jest to dla mnie jakaś szansa, bo mogę zrealizować coś według całkowitego swojego projektu. Ja nie wskoczyłem tam do ekipy telewizyjnej, która mnie zaprosiła, tylko ja zaprosiłem ekipę, która wykonała nam, że tak powiem, według mojego pomysłu te rzeczy. I myślałem o tym bardzo długo, jak to zrobić. A w zasadzie rok trwały prace nad tym programem, bo ja dostałem w kwietniu w zeszłym roku, to w zasadzie rok temu, i przez wakacje też wymyślałem ten koncept, ulepszałem go. To nie jest taki po prostu program, że przychodzisz, gotujesz, nie, gdzieś tam to nam się wydawało za banalne. Nie chcesz być drugim Gordonem Ramsayem, czy na przykład Gordonem Oliwierem? Nie. Wolałbym Antony Bourdainem. Bo on uprawia publicystykę, a mi się właśnie to podoba, czyli że ta warstwa kulinarna już mi się wydaje dawno, wyczerpana, dokładnie, więc my też w tym programie próbujemy nadać zupełnie inną warstwę temu gotowaniu, żeby to było śmieszne, żeby to miało w zasadzie tak jakby montaż wideoklipowy, żeby to też było zrobione w taki sposób, że fajna muzyka jest pod spodem, która też jest dosyć głośniej zrobiona, a nie tak jak, że ona jest tylko takim mikrotłem. Zapraszam gości, których znam. Wiem, że są to wariaci, wiem, że lubią gotować. Że... Zaprosiłem Tymona, zaprosiłem Kwiatkowską Kasię, zaprosiłem Martę Dymę, która wydała wegańską książkę Jadłonomia, zaprosiłem Kędziora, zaprosiłem Mariusza Kamagę z kabaretu, zaprosiłem Marikę, zaprosiłem samych przyjaciół, którzy wiem, że na przykład rozumieją tą zasadę, że ty jesteś to, czym jesz, tym jesteś, tak? I że to jest bardzo ważna część, że tak powiem, lifestyle'u, bo jeśli jesz zdrowo, to podejrzewam, że zdrowo będziesz wyglądał, że będziesz miał więcej witalności w sobie i na przykład, że tak powiem, dużo pozytywnej energii. Jak ktoś na przykład, wiesz, nie dba o to, je przetworzone jedzenie, wielokrotnie na przykład, żywi się tylko takimi produktami, jest zestresowany, agresywny, podejrzewam, i kłóci się na przykład ze swoją dziewczyną. A zdradź jeszcze kulisy programu, bo często jest tak, że to jedzenie przygotowywane w programach kulinarnych nie nadaje się do jedzenia. No bo gdzieś tam po prostu ma dobrze wyglądać. U ciebie się naprawdę jej to wszystko smakuje, twoim gościom? Słuchajcie, powiem wam moją tutaj ślinotokową tajemnicę. Ponieważ jest coś takiego, że jak ja gotuję w tym momencie, to danie jest przygotowane w tym momencie, prawda? A gość dopiero przychodzi za godzinę, a my musimy jeszcze zrobić, jak on wchodzi do drzwi, ja otwieram to drzwi, robimy ten stół albo robimy quiz, więc mamy drugą kuchnię do tak zwanego odtwarzania. Mam panie odtwarzające tam trzy wspaniałe dziewczyny, które robią sobie zdjęcie i oglądają dokładnie to, co ja robię, lub łącznie z designem na talerzu, i podrabiają to jeden do jednego jakby. Dlatego, żeby gość zjadł gorące jedzenie, jakby szczerze mówiąc, czasami jest taka sytuacja, że stawiamy gorące, ono paruje, ale jeszcze na przykład jest coś, siadamy, no już jest takie chłodniejsze. No i wtedy jest ten ślinotok. A powiedz jeszcze, jakie danie było takim hitem tego programu? Słuchaj, no ja prezentuję same hity. Ja prezentuję same hity, bo po prostu prezentuję dania, które umiem, lubię i naprawdę je wykonuję po mistrzowsku. Czyli jakby... A co konkretnie, to już za chwilkę. Dobra, nie będzie. Ja dzisiaj razem z nami, a teraz słuchamy muzy. Na Luzangu dzisiaj rozmawiamy z Wieniem na o jedzeniu, Luzangu. O dobrym jedzeniu. Zrób tak jeszcze raz. A zrób jeszcze ten dźwięk, jak jesz falafela. No. Dobra, to opowiadaj o swoich daniach popisowych. Słuchajcie, no popisowych dań to mam sporo, bo trenuję te dania codziennie. Ale po prostu sałatki przepyszne z karczochami, z grillowanymi pieczarkami, z parmezanem, ze świeżym szpinakiem. Wymyśliłem sobie taką fajną sałateczkę. Szpinak świeżutki, jabłko, pestki dyni i wędzony ser w warkoczykach. Kompletny odwrót. I jabłko do tego. Wiesz, wędzenie z takim świeżością jabłka, z takim zielonym czymś. A jakiś sos do tego, czy nie? Oczywiście, winegrecik się robi. Nawet można zrobić sobie z 2-3 maliny, wbić do środka, żeby on był jeszcze bardziej owocowy i koloru czerwonego, żeby był taki malinowy na przykład. To jest dobrze dobre. Brzmi. Ja chciałam cię podpytać trochę o twoje smaki dzieciństwa, bo tak sobie myślę, że to, że ktoś lubi gotować, albo to, że w ogóle je tak, a nie inaczej, wynika z tego, w jaki sposób jadł w domu. No, masz rację. To jest taki korzeń rodzinny zazwyczaj. No, jeśli ktoś posiada rodzinę, wielkim współczuciem obdarzam osoby, które nie miały takiej okazji, bo są też sieroty na świecie, trzeba o nich też pamiętać. I często też wykonuję
w domach dziecka jakieś numery popisowe swoje, bo jak raperzy organizują różne wigilie, to ja zawsze mówiłem, słuchaj, ty sobie bądź tym raperem tam, a ja będę Piotrkiem w kuchni, okej? Okay? Bo jakby chcę ten dystans skrócić, a dzieciaki podejrzewam, że nigdy nie jadły oliwy i nawet dobrego spaghetti. Więc ja ugotuję, a wy tam sobie pójdźcie porapować. Ja już zostanę po prostu w tej kuchni, nie? Więc jakby mój smak dzieciństwa, to pamiętam, że oczywiście to jest zalewajka u babci. Kwaśna zupa z żuru, śląski żur taki z grzybami, z ziemniakami, to jest podstawa. Wszystkie zupy polskie uwielbiam, po prostu moja mama gotowała. Spaghetti, słuchajcie, funkcjonuje w mojej rodzinie i zupa cebulowa od 40 lat. Jak ja się urodziłem, to już to było, bo mama ma przyjaciółkę w Belgii, wujek Władek zawsze przyjeżdżał i słuchajcie, dawaj, robimy tutaj spaghetti albo coś, nie? Ale było tak w twoim domu, że mama cię dopuszczała w ogóle do kuchni? Czy było tak, że to było jej królestwo, a tobie nie wolno było wchodzić? Słuchaj, ja byłem pod kuchennym, zawsze wylizywałem wszystko po cieście, po wszystkich sosach, sprawdzałem jak mama robiła zupę, to ten. A przede wszystkim cały patent polega na tym, że jak miałem chyba 12 lat, to mama wyjechała, wiecie, pracować do Stanów, nie? I zostawiła mi taki zeszyt. Mówi, Piotruś, zostawiłem ci taki zeszycik. Gotuj i tu sobie będziesz gotował, tak? Ja tam ten zeszycik przerobiłem tam w miesiąc i potem już jakby robiłem swoje dania. Ja pamiętam, że ja już na winie tą, wołowinę na winie robiłem po burgundzku, jak już byłem taki zajawiony, nie wiem, znajdowałem wino w barku i czytałem przepis gdzieś tam i robiłem to na winie, tak tam jak tam te programy kulinarne wszystkie, także naprawdę ja robię, lubię gotować, bo dla mnie gotowanie to jest taki trochę jak medytacja. Ja po prostu odpoczywam, jak robię ten proces. A to jest taka alchemia w sumie, bo łączę produkty i coś wychodzi smacznego. W sumie też ma trochę analogii tutaj jest do komponowania muzyki czy robienia kawałka. To jest mniej więcej podobne. Myślisz, wymyślasz, konstruujesz, nagrywasz, jest. Tak samo jak produkty, nie? Często też przekazujesz swoją wiedzę, bo robisz warsztaty na przykład dla dzieci kulinarne. Tak, no to też tak jak jest. Jak można się załapać na taki kurs kulinarny do wienia? Jeszcze kursów nie robię, ale robię takie warsztaty na przykład, bo, że tak powiem, teraz robiliśmy z Adrianną dla dzieci z Fundacji Nabrzeskiej, że tak powiem, gotowanko, też zrobiłem dla nich spaghetti, zrobiłem fajną sałatkę, zrobiliśmy i deser, wspaniałe lody ze smażonymi bananami na cynamonie i na miodzie. Wow! Także dzieci były zachwycone. I generalnie tak trzeba robić. Tutaj troszkę być w tym, że tak powiem, panem z odgotowania, ale zawsze pamiętać o tym, że trzeba ugotować dla tych na przykład, którzy tego jedzonka albo nie popróbowali jeszcze, albo nigdy nie mieli okazji. Słuchajcie, jak kiedyś byłem w domu dziecka, to taka dziewczynka pokazała mi cebulę i się pyta, co to jest. No to wyobrażasz sobie, czyli tak, mamy nie ma, taty nie ma, a dostajesz tylko jedzenie z okienka. No to skąd ona ma wiedzieć, jak wygląda warzywo, a nie wychodzi z domu dziecka, bo jest jeszcze taka malutka, że na bazarku nie była, albo nawet nikt jej nie wytłumaczył, co to są brokuły, czy ten. No to jest, wiesz, to jest już, no aż mi się łezka zakręciła w głowie. Pan od muzyki, pan od gotowania. Tak jest. A ślinotok w telewizji można oglądać. Wielkie dzięki. Dzięki.